szaro, buro i ponuro. Niedziela, 6 listopada 2022 roku. Mgła, 6 stopni na gradach, a Jowozwitum na kolejnej rajdzie. Zobaczymy, jak to dzisiaj pójdzie. No, zupełnie inne warunki jak ostatnio, jak żeś jechał dookoła Bielska Białej. Odblaski cały czas już będą dzisiaj na mnie, ze względu na ta mgła. Konikierzy przejeżdżą z załączonym światłem mrugającym. W zasadzie no, na takich drożkach jak ta, moim zdaniem jest to bezcelowe marnowanie energii. A wiecie, kryzys energetyczny mamy, także trzeba szanować energię, jak to oficjalna propaganda głosi. A więc jeszcze raz witam was wszystkich na kolejnej rajdzie. Kaj dzisiaj pojademy, wy już to wiecie po tytule filmu pewnie. Jo, na tym etapie jeszcze nie wiem, kaj pojadę, bo jak wiadomo, moje rajzy nie są w większości planowane. Takie rajzy są najlepsze, po prostu jada tam, kaj mnie oczy poniosą. Czasem nawet nie zną drogi, a jada. I takie rajzy są najlepsze w zasadzie. Dobra, nie przedłużając tego wstępu, cisnymy dalej. Już tama jeziora Goczałkowickiego z powitą mgłami. Jeziora nie widać. Zresztą nie ma żadnych widoków. Zresztą to jest oczywiście normalna rzecz w tym miejscu, bo tu jest dużo wody. A mi nawet brele parują, a więc tak dużo wilgotność tutaj jest. To zresztą jest doskonale widoczne. We promieniu jakichś 200 metrów nie widać kompletnie nic. No to witam już wszystkich w Parku Pszczyńskim, bardzo znanym parku w okolicy, takim bardziej w stylu angielskim ten park. Główną atrakcją jest oczywiście zamek książąt pszczyńskich, a zwłaszcza tych z rodu Hochelberg von Kless. Znano tutaj była też księżno Daisy. Ona też głównie mieszkała na zamku książ, ale w Pszczynie też tutaj przez jakiś czas rezydowała. I tutaj właśnie mamy wspomniany zamek. Tam jest po tym na lewo już jest rynek. Widać wieżę kościoła ewangelickiego i katolickiego. Ewangelicki bliżej zamku. A tutaj mamy już Pszczyński Park. Znajduje się teraz na terenie cmentarza żołnierzy Armii Czerwonej. Tam już jest dalej zwykły cmentarz za tym płotem. Ale warto też zauważyć, że praktycznie na każdym tym, na każdej tej tablicy jest postawiony znicz. No niedawno było wszystkich świętych. To widać jednak, że ludzie tutaj przychodzą. Zresztą tu ile jest zniczy. Że ludzie tutaj przychodzą jednak polum znicze. Tym, którzy tutaj spoczywają. Jakkolwiek by powiedzieć o Armii Czerwonej, no to nie wszyscy byli świnie. Nie wszyscy rabowali, nie wszyscy kradli. Zresztą jozną historię, taką, którą mi opowiadała moja babcia, że był taki Leutland radziecki, który ich przede wszystkim ostrzegł przed tym, co idzie na tyłach frontu białoruskiego czy ukraińskiego. Wiadomo, że to wtedy tak się nazywało.
że za nimi idzie hołota po prostu i żeby się wszystko pochowali. I tak też się stało. Także ja ogodą, że w kontekście tego teraz, co się dzieje na Ukrainie teraz, a ja ogodą, że nie każdy Ukrainiec, nie każdy Rosjanin to świnia. Przykładem chociażby tego, że Rosjanie też są spoko ludzie, jest chociażby kanał Wiaczesława Zaludzkiego, który uciekł z Rosji, żeby opowiadać prawdę o tym kraju. Obejrzyjcie sobie tam te filmy. Wiaczesław Zaludzki opowiada tam różne ciekawe rzeczy, których oczywiście w Rosji by powiedzieć nie mógł. Ale ja tak godzę, że w każdym narodzie znajdą się jakieś gnidy, ale też w każdym narodzie są dobrzy ludzie. A więc tutaj też nie jestem za tym, żeby niszczyć tego typu pomniki. Wiadomo, że no, Armia Czerwona, NKWD, te sprawy to się może, to się kojarzy z czymś strasznym, ale nie wszyscy byli tacy straszni, więc to też jest historia, to też te pomniki to jest po prostu historia i tej historii nie należy niszczyć. Pomnik można zburzyć, ale faktów historycznych już nie. Jedynie można je przełomaczyć, ale prawdy nigdy nie zmienimy, jak było, tak to zostawiamy i musimy z tym żyć po prostu. Zobaczcie, jak ludzie chcą dostać mandat. Ale to też świadczy o ludziach, którzy nie znają przepisów ruchu drogowego. W dalszej części pozostawię to jednak bez komentarza. Jest Czarków, jestem w miejscu kraj jeszcze na początku lat 2000. Stały już opuszczone wtedy budynki dawnej jednostki wojskowej, wojsk rakietowych. A tutaj widzę, że już jest chałupa nawet. Tej chałupy tu nie było. Ale numer. Tu były garaże. Tu z tej strony były bloki. No proszę. Teren do zamieszkania całkiem fajny. Nie, ta chałupa jeszcze nie ma zamieszkania. Ale numer. Ja tu swego czasu chodził po tych blokach. Lasy. I teraz tak, na jakąś drogę tutaj wyjeżdżą. Prawdopodobnie jest to
druga w kierunku bazy rakietowej, tak. Ja myślałem, że wyjada troszkę dali. W tej bombokorze taki ciekawy pomnik jest. Ja go wiele razy szukał. Nie mogłem go znaleźć. On jest po lewej stronie, z tego co wiem. No, po lewej stronie znajduje się też opuszczona baza rakietowa. Ale to jest ten pomnik. Po prawej stronie był kiedyś garaż. Jest pomnik. Tyle razy szukał, nie mogłem go znaleźć, już go kiedyś pokazał, chyba w tym roku to nawet było. Tam widać ten pomnik. Dobra, nie będziemy go pokazywać jak rychtyk, bo on już jest na innym filmie. Pokażemy wam jeszcze pewne ciekawe miejsce, które też jest na w filmie moim, a i też nie tylko moim, bo ostatnio budzi dosyć szerokie zainteresowanie. No, jeżeli ktoś już ten film, o którym Godom oglądał, no to będzie miał ciary. Zwłaszcza ta historia opowiedziana tam, ja już też to kiedyś opowiadał. No, budzi sensację, wręcz grozę, bym powiedział. A że Roba lubi takie historie, no to pokażę wam miejsce, z którym to wszystko się wiąże. Zresztą ci, co oglądają mój kanał, to na pewno się już kapli, o co się rozchodzi. No, widać, że tutaj auta jeżdżą, ślady aut są, rowerów. Zarosta tutaj jest też. Nie gadajcie, że to aż tak to zarosło. A, jest. Tak, mamy tutaj właśnie opuszczoną bazę wojsk rakietowych. No, ciekawie. O, nawet ktoś tu zrobił wejście. Fajnie. No nieźle. A plastyki. Kiss me when you dear. Po angielsku. Lepiej nie wchodź. No, generalnie rzecz biorąc, historia w tym miejscu jest dosyć ciekawa. Hofmarstadt, Błażej.
No nieźle. O kurczę, to nie żaby. Ja tu byłem. Ja też. No, powiem szczerze. Aha. Tu jest to dziwne miejsce. Okej. Obrazimy sobie. Faktycznie. Tam się wychodzi z drugiej strony. No tu wiele razy był. Korwin. No za te wulgaryzmy na ścianach to chyba nie odpowiada. Ale generalnie rzecz biorąc jest to co zwiedzać. Aczkolwiek. Znaki na tych ścianach nie są zbyt fajne. Chobiór. Bania. Tu jest ten kołek. Tu. Można wleźć. Więc to jest to dziwne pomieszczenie. A czemu dziwne? A no bo rzekomo nawiedzone. Jak widzicie, roba się nie boi. No ale obiekt budzi różnego rodzaju ciekawe skojarzenia. Dobra, jedziemy dalej. No, to jest obiór.
szakala. Szakal już od jakichś 3 lat nie nadaje. Nie wiadomo, co się tu stało, ale mimo wszystko pozdrawione. To już jest las za Komiurem. Kajsi w stronę Tychów. Nie pamiętam, żebyś tu kiedykolwiek był. Słuchajcie, coś dziwnego dzieje się z moją kamerą. Mianowicie włożyłem bateria nowo i wyobraźcie sobie, że po wizycie w tej bazie kompletnie się rozładowała, a była w 100% naładowana. Także takie oto dziwne zjawisko. No to są dali okolice Kobiura. Znalazłem jakiś szlak rowerowy, czarny. Co ciekawe, tego szlaku nie mam na mapie. To trochę dziwna sprawa. W sumie niedaleko miejsca tutaj doszło do katastrofy kolejowej. To był chyba 80-90 lata. Napiszę wam szczegóły dotyczące tej katastrofy. W każdym razie to był prawdopodobnie cuk z Bielska na Warszawa czy gdzieś tam nad morze. Ondraszek chyba się nazywał, a jakimś zbójnik. No i tam dosyć dużo ludzi zginęło, z tego czasu był krzyż przy torach. Potem ten krzyż zlikwidowali. Ale generalnie rzecz biorąc, to ja ten krzyż pamiętam. Dosłownie, nie wiem, a ja jadę. Nie ma tu na mapie żadnego szlaku, jedynie oznaczenia są w terenie. Także to jest ciekawa sytuacja. To już jedna z ostatnich takich rajzów stricte wyprawowych, można powiedzieć, że no to już mamy 6 listopada, więc sprawa jest trochę dziwna. To nie ma granica. To jest granica Tychów i Kobiura, tak? Mamy jakieś leśne. Tak, jest granica centralnie, my są na granicy. Wjechałem do Tychów. Mamy takie leśne różki. Łow piorunia, ale mnie wybiło. Jakoś raj zajechała też. Aha. To są te pola tutaj, nad Gostynią bodajże. A, poznaję. Poznaję. Ja poznaję ten teren. Dobra, no to jadymy teraz w stronę Bierunia. Wracając jeszcze do tych moich rajdów, do tych planów, no to już za nie długo powrócimy do tematu rusko-austriackiej granicy państwowej. Plan początkowo zakładał, że będziemy kontynuować to. Właściwie do tej pory nie ma to doprecyzowane, to się wszystko jeszcze rozwija. Ten plan zakładał, że będziemy eksplorować granicę w jej wschodniej części, konkretnie nad rzeką Przemszą. Tam dostał już namiary na co najmniej 2 słupy austriackie. A więc myślę, że połowa listopada to już ten czas, kiedy będzie można te eksploracje zacząć. Mamy kolej, czyli sztreka albo bana, jak kto woli. Oba określenia są dopuszczalne. No i z tymi słupami to jest taka sprawa też, że na tym wschodnim odcinku może być właśnie
utrudniony dostęp, ze względu na budowę S1. Są kunicki. Kunie. O, rower będzie dzisiaj do mycia. Na pewno. A zresztą jeśli chodzi o mycie, to nie ma tak najgorzej. Powstała myjnia w Ligocie i w Zabrzegu, więc mamy już blisko. W Ligocie, tuż przy głównej ulicy, przy ulicy Bielskiej, przy OSP, niedaleko, jadąc w stronę kościoła. W Zabrzegu przy sklepie Panier. Sklep Panier, kiedyś oczywiście Spar. Przy skrzyżowaniu ulicy Zabrzeskiej, Sikorskiego, Korfantego i Pasiecznej i Objazdowej. Także jak ktoś jest z tamtych okolic, to już wiekaj auto myć i rower. Teraz mamy już stara droga Katowice Bielsko, w okolicach Mąkołowca. Nie jadę na Bieruń. Jest taka sytuacja, że chcę odwiedzić stolicę. Bo przecież w stolicy już dawno nie był. A ja się w tej stolicy przecież urodził. Drogę tutaj kojarzę, tutaj się do piekor jedzie i do Częstochowy. 9 stopni. 9 stopni Celsjusza, 14 stopni o asfalt. Także spoko. No i plan na ta chwila to jest tako, żeby z Katowic jechać do chałupy cugiem. No i oczywiście granica Katowic. Miasta Kajże się urodził. Stolica osiągnięta. No to jakby się to komuś zdawało, ja jestem w Katowicach, Podlesiu, na szlaku 1C, czerwony szlak. Ja ten szlak mam przejechany, on prowadzi aż do tamy w Goczałkowicach, czyli praktycznie Wisio jada troszkę inaczej. A więc wiem, że pan z Nakole po Śląsku też ten szlak przejechał, zresztą ja się wzorował na nim. Piękna ta kapliczka. Jest czerwony szlak, ja od dłuższego czasu nie jada. Też dużo rowerzystów, dużo piechurów, także dzwonek jest potrzebny na tych trasach. Senikierzy jeżdżą bez dzwonka i nieprawidłowo w zasadzie. Teraz mamy jakiś węzeł szlaków. Ja się muszę podziwać, tutaj się dali jedzie. W kierunku Wiszowca.
czyli tutaj się rozstołek z tym szlakiem czerwonym, jada szlakiem niebieskim. W ulicach dali jakiś słupek, żeś znaszał w lesie. Nie wygląda na stary, to jest pewnie słupek leśny. Z literą E. Także na pewno słupek leśny. Przynajmniej takie mam wrażenie. Powiedzielibyście, że to jest największe miasto na Górnym Śląsku. Słynny Giszowiec w osiedle. No i muszę się przedostać na drugą stronę tej drogi. To nie to. Tutaj mamy stary Giszowiec, a więc to co ja chciał widzieć, osiedle, antybloki. Takie kurcze chałupki, fajnie zrobione, a tamte bloki to w ogóle nie pasuje. Zresztą jak ktoś oglądał taki film Paciorki jednego różańca, to może sobie przypomnieć. A więc to jest Giszowiec. Jakieś mi hołdy. Jeremy. Sama szlaka jakoś. No ale tu szlak idzie. 109, jakiś zielony. Ale i pieszy też tu jest. Nie widzę. A tu jakiś teren po grubie będzie. Tam jakieś kminy widać. Trzeba będzie za ta ściana jechać. Wieryna, co to jest? Tak, coś chcę wrócić. Wierynie, jasne. Jakiś opuszczony obiekt. Ale nie będę już tam wlazował, bo w sumie to nie ma czasu za bardzo.
Chociaż na sługi, że patrzą, to dopiero mu po 6 wieczór w kierunku Zabrzega. Ale może się jeszcze uda na Czechowice wcześniej. No tak wkrótce, tak jeszcze ze 3 godziny by tu musiał siedzieć. Sam Nikiszowiec. Genau. Zawsze chciałem. Typowe nasze ciężkie terenie. To jest jedyna opcja.
takie chyba szopienice tutaj. Ja. Nadejdą wielkie tyle. No pewnie, że nadejdą. A. Stacja. Obsługi rowerów na X-Bike. Ale ja się muszę przedostać na drugą stronę. To jest 6 listopada, słuchajcie, a tu już mają godni święta. Nienormalne wręcz. Na szopienicach. Tak w porównaniu z Nikiszowcem, to widzicie, że ty pyrstyn brety koło okien są malowane na zielono. Chociaż tu je na brązowo nawet. Jest to związane z tym, że jeśli było więcej takiej czerwonej farby chyba na grubie, zielona była chyba, jak to robił w hucie, czy jakoś tak. To się zresztą słyszał. No, Kajo to tu znów. Kajo w ogóle jest w szopienicach, no ale... Oho. Tu będzie problem. Jak się wydawają. A, to dalej są szopienice. On jest anglajski od banki. Anglajski od banki. Jakajsi, że wjechał? Jakiś zakrzoczenia, jakiś burdel tu w ogóle. Wszystko tak rozpieprzone, namarachone, jakiś pieruny tam ryczą. Drum się. I co? Zagrożenie. Chodź tu jechać. Albo mi się zdo, albo ja wjechał do gniazda żmij. Bercik, przecież ludzie są wszędzie takie same. No, chyba że z Sosnowca. Szlaki rowerowe. Sosno. Matko święta, robakaś ty wjechał. Nie, ja z tym pitą. Koniec. Roba do Sosnowca wjechał. Może tak być. Uciekaj kumie stąd. Czym prędzy. To nie może być, że się w Gorzowicach zmachał. Nie, nie, nie. Dobra, tu z powrotem do Katowic. Ja jeszcze do Sosnowca wjechał. Nie da, tak się zdobył. I tak stąd, czym prędzej, do Katowic. Ciekumy i ciekumy z tego pieprzynego zagłębia. Robię same kłody pod nogi. I tak stąd, czym prędzej. Nie, nie, nie.
Na sierlo sosnowca wjechało. To matko woska. Piekarsko. Uciekać tu. Pierdolnie. Tak to jest, ja wiem, że stary. Uciekać. Witać tym. Ze sosnowca. Już jest. Ej, stary sosnowiec, pieruna. A już się tu znów. Roba, jak ty mogłeś tak pomylić teren? Sosnowiec. A, już pokazuję Katowice. Całe szczęście. Już Katowice. Kamie się tam. A idź pierunie. Aj się nie do sosnowca zadziało. Jak dobrze. Jako ulga. Ja tu jechał właśnie. I... tym szlakiem żółtym, że jechał i myślał, że on tutaj się dalej poprowadzi, ale w życiu byś nie pomyślał, że do sosnowca. Jemu być sprzedany do sosnowca? Uspokój się, będzie. Jak to? Nie, on jest sosnowca. Co? Godum ci, jo czuja, hopie, jo sosnowiec czuja na kilometr. On jest sosnowca. Ale tam nie pojada, rozumicie? Ale powiedz wreszcie, kaj to jest ty tam. Do sosnowca. Ja kupuję szafkę w Sosnowcu. Ja to... Władek, mieszkam przy ulicy Katowickiej, jak ja się bardzo cieszę. Trudno, no. Od jutra będę pracował u pana Józefa Miłego w Sosnowcu. Nie, on tego nie przeżyja. Alois, dalej dwa piwa. Dawaj, gadaj. No, słuchajcie, powiem wam, że było super. Aha. Normalnie cały dzień z ludźmi ze Sosnowca. Ja nie wiedziałem, że oni są tacy fajni. Zagłębie! Zagłębie! Katowica, ale teksty. Łowcy goroli. Dąbrówka mała. Katowice. Bo ja też jest synek z Górnego Śląska, w dodatku urodzony w Katowicach. Czyli tutaj. Chociaż nie do końca, bo w Katowicach wygodzie. No to już wszystko wiemy, kaj jest. I przed nami Katowicki Spłodek. Że robak już na te tereny. Kieruje się w stronę Bahnhofu. Wiedzieć, że mamy święte miejsce do każdego Ślązaka. 8,9 km na godzinę. Czas trwania ostatniego kilometra było 6 minut 44 sekundy. Trzech powstań Śląskich. Pomnik powstańców Śląskich. Nie będę tam podjeżdżał. Mam nadzieję, że go widzicie. Takie trzy skrzydła. Super. Jerzy Ziętek, czyli Jork, syn śląskiej ziemi, 1901-1985, umarł w tym samym roku, co ja się urodził. Ale wielki człowiek powstań śląskich, powstaniec, wojewoda śląski. Także zasłużony, niewątpliwie.
przyjechałem na banku. Dostosowane do rowerzystów. Trzeba rower nosić. Co wcale nie jest łatwe jakoś. No, ze dwie sakwy. Ciepieronie. No, tu będzie ciekawie, jak będzie remont tego budynku. Dobra. Mam nadzieję, że jak najszybciej zostanie to wyremontowane. A kajot teraz wyjdzie. O, jest ciekawe. I pierdolę, co to tam jedzie. Do miasta. Był pociąg na Zabrzeg, ale godzinę później dopiero. Także nie bez jaj. Chciało mi się tam na długo w tych Katowicach siedzieć. Ale też polecam skorzystać z takiej opcji. Jechać cugiem to jest też fajna sprawa. No, a ja już dojeżdżam do swojej chałupy. A ja godą, jeśli chodzi o bazę rakietową, nie miałem tam żadnych jakichś takich złych wrażeń, wręcz pozytywne. Miłe wrażenia w tej bazie rakietowej, że tam był. Bardziej, że się zlęknął w Sosnowcu, bo to wiecie co to jest Sosnowiec. No i tyle, no i czymcie się.